rozproszony po całym świecie. Dziękuję, że ten Kościół jest tak żywy. Kościół przeżywa trudności, przeżywa kłopoty, bo jest żywą wspólnotą. Bramy piekielne próbują zwalić swoje rupiecie także na Kościół, czyli to, czym dysponują, a dysponują tylko niejakością. Chcą stanąć w pobliżu Kościoła i powiedzieć, że Kościół też jest taki. Wielokrotnie Ojciec Święty przypominał nam o tym, że nie boimy się stwierdzić, że jesteśmy grzesznikami, ale naszą sprawą jest ukazywać współczesnemu światu obraz świętości Kościoła, obraz wielkości Kościoła, a on jest pewny z racji obecności Jezusa, mistrza i nauczyciela i najświętszego odkupiciela. Odwołał się też Benedykt XVI do Chrystusa pełnego i bogatego w miłosierdzie. To jest dla nas także tak ważna uwaga po pontyfikacie papieża Jana Pawła II, który jest papieżem miłosierdzia, napisał encyklikę o miłosierdziu Bożym i przy każdej okazji to miłosierdzie Boże ukazywał obecny Ojciec Święty, także mówił o miłosierdziu Bożym. W tej chwili mamy jeszcze połączenie z ojcem Andrzejem Wodką z Rzymu. On również, myślę, ubogaci nasze myśli związane z tym dzisiejszym pożegnaniem. Prosimy na antenę. Szczęść Boże z Rzymu, jak już zostałem zapowiedziany, do wszystkich tych, którzy w tej chwili łączą się sercem tak przed odbiornikami radia, jak i telewizji. Ojciec Andrzej Wodka, serdecznie pozdrawiam i łączę, myślę, wszystkie nasze najlepsze intencje, modlitwy, solidarności, nade wszystko wdzięczności za to wszystko, co Pan Bóg nam dał w postaci i w posłudze naszego papieża Benedykta XVI. No i serdecznie pozdrawiam z tej ziemi, w której on żył przez ostatnie lata, a przez ostatnie 8 lat tak się z nią zżył, że wczoraj nie mógł, przynajmniej dwa razy wspomniał o tym, że jest przecież pasterzem tej diecezji rzymskiej, do której przybywaliśmy zresztą jako Polacy nieraz i z różnych okazji faktycznie, pragnąc okazać mu wielką naszą solidarność, nie mówiąc już o tym, czego doznał w ojczyźnie, kiedy przybył do nas w swojej drugiej już pielgrzymce międzynarodowej. Szczęść Boże dla wszystkich. Szczęść Boże. Ojcze Andrzeju, chcieliśmy również zapytać, jaka jest atmosfera w Rzymie przy tych nadzwyczajnych wydarzeniach, których jesteśmy świadkami. Atmosfera jest przeróżna i zacznę od tej, którą sam Stwórca, co podkreślił wczoraj papież w swojej ostatniej audiencji, sam Stwórca nas wszystkich cieszy piękną pogodą. Okazuje się, że to nie jest bez znaczenia, dlatego że ludzie jakoś tak odczuwają także jako znak z nieba, znak potwierdzający to, że od strony Pana Boga należy spodziewać się tego podstawowego ciepła, które płynie ze światła, ciepło Boże płynące ze światła Bożego, niosąc ze sobą zawsze życie i nadzieję nowego rozkwitu. A więc atmosfera sprzyja temu, żeby ludzie tutaj w jakiś sposób mogli bardzo też entuzjastycznie, bym powiedział, uczestniczyć w tym wszystkim, co się dzieje. Oczywiście wszyscy wiemy, że jest to wielka mieszanina uczuć. Mówiąc od strony wierzących, którzy przybywają tu w swojej najprostszej intuicji wiary, to są uczucia wdzięczności pomieszane z delikatnymi zasmuceniami, bo żegnamy się z papieżem i mając jeszcze niedawno pamięć, przecież sprzed 8 lat innego zupełnie pożegnania, jakoś to się mimo wszystko nakłada i poczucie, że kończy się pewna epoka, że odchodzi pewien rodzaj służby i pewien rodzaj kontaktu, to napawa rodzajem takiego pięknego, usprawiedliwionego, słusznego, stosownego w tym miejscu żalu, tęsknoty, jeżeli tak mogę to nazwać. Natomiast jeśli idzie o całość, to powiedziałbym, że przebija mimo wszystko wdzięczność. Poczucie wdzięczności za tego papieża, który objawił się jako wielki papież
i wielki człowiek, w tym samym momencie objawiając się jako papież pokorny i człowiek pokorny. A więc ta wielkość i pokora tak się ze sobą wzajemnie splotły, że nadają temu wszystkiemu wydźwięk radości za to, cośmy otrzymali, wdzięczności za każdą rzecz, za każde słowo, za każde świadectwo, za każdą próbę przybliżenia Ewangelii Jezusa Chrystusa żywego wśród nas, temu światu, w którym żyjemy. Na wielu płaszczyznach Jego słowo bardzo klarowne, które przedstawiało podstawową radość i ufność wiary, Jego książki, w których był, że tak powiem, mistrzem i w którym przekazywał nam egzegezę nie tyle ściśle naukową, która czepia się słówek, sformułowań i struktur, ale która dostrzega, że każde słowo przez Boga natchnione ostatecznie zmierza ku temu, aby nam zobrazować, ale w duchowym przeżyciu wiary, postać centralną Pisma Świętego, jaką jest spełniona obietnica Ojca, czyli Mesjasz z Nazaretu, Jezus Chrystus, który według tych pism musiał umrzeć, żeby udowodnić, jak, do jakiego stopnia kocha ludzkość i świat sam Bóg Ojciec. Ale zmartwychwstał i w tym sensie po prostu jest dla nas ciągle żywy, aktualny i można się z nim spotkać. Książki, homilie, audiencje, krótkie rozważania z Angelus Domini czy Regina Celi, to wszystko było dla nas bezsprzecznie czymś cennym. Ja sam muszę tutaj włączyć taki moment troszeczkę osobisty. Z radością przeszukiwałem zasoby choćby internetu, obok tych, które były przecież tak codziennie dostępne tutaj w Rzymie, żeby tym słowem Benedykta XVI karmić się codziennie. To było coś niezwykłego. Nie mówię, że tego nie czyniłem wcześniej, kiedy nasz rodak Jan Paweł II, błogosławiony papież, nas na swój sposób karmił tym wszystkim, co było łącznie związane też i z poezją. Tak, i teraz w sposób szczególny odkryłem, że można się było tym karmić dosłownie z największym rozsmakowaniem się w wierze ufnej i pogodnej, w obecność Pana Jezusa wśród nas, który żyje i nadal buduje swój Kościół, pomimo że oczywiście opozycja różnego typu, duchowa, ale także opozycja cywilizacji, która chce być ze wszechmiar bardzo autonomiczna i dlatego chce wykluczyć wszelką możliwość naszej zależności od transcendencji, próbowała to wszystko jakoś na swój sposób ograniczać, czy wprost niwelować. Ale ostatecznie był on w tych swoich 8 latach papież wielkim światłem cywilizacji, świadkiem i światłem cywilizacji miłości. I kto chciał to tak zobaczyć, tak to dostrzegł. Tu mógłby być następny temat, skoro ojciec pyta ojcze Marianie o atmosferę tych dni. Oczywiście są też i wszystkie te próby interpretacji pontyfikatu, samego gestu, ustąpienia z urzędu, przekazania, to znaczy komuś bardziej kompetentnemu od strony zasobów fizycznych i duchowych, aby prowadzić nadal tę Łódź Piotrową w dość wzburzonych falach, przynajmniej wymogów tej cywilizacji bardzo szybkiej, która już zaczyna się mierzyć przez kontynenty chmur. Tak to się dzisiaj określa, portale społecznościowe i chmury, czyli wszystko mierzone w kilobajtach przekazu zupełnie innej miary. Nawet to papież widział, chcąc przekazywać komuś młodszemu obecność także na tych kontynentach cybernetycznych. No ale mimo wszystko, wracając do tematu, są i tacy, którzy interpretują to wszystko w kluczu ściśle ludzkim, nauczeni widzieć, że wszystko w życiu to jest jednak jakąś grą polityczną, grą takich czy innych równowag. I ta ekwilibrystyka społeczno-polityczna jest jedynym kluczem dla wielu ludzi, którzy patrzą na to, co się dzieje. Widzimy także nieliczne, ale niestety smutne postawy zatrute. To znaczy są ludzie, którzy karmią się przede wszystkim
duchowością jakiegoś zwątpienia, czy duchowością podejrzliwą, że wszędzie gdzieś za czymś musi stać jakiś skandal. Są i tacy nieliczni, no ale w jakimś sensie trzeba i to dostrzec, ponieważ do końca samej historii Jezusa i jego przygody z ludzkością do końca te elementy były i nawet w momencie najbardziej już, gdzie wszystko powinno się jakoś przewartościować do samego końca, Jezus musiał się z tym borykać aż na krzyżu. Ojcze Andrzeju, oglądamy papieża Benedykta XVI, patrzę na kogoś, kto jest wypełniony pokojem. Żegna się ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Z każdym łączyło go tak wiele. Trudno nam nazwać czy zmierzyć to tak wiele, ale widzę, patrzę cały czas na jego postać. Jest to człowiek pełen pokoju. Uzasadnił ten swój pokój i ten swój wybór. Ojcze. No ja sam, przyglądając się temu wszystkiemu, łącznie nawet z tym, co próbują wydobyć na powierzchnię całego tego wydarzenia, także prasa tutejsza, doskonale w tym samym stylu, co i Tonie, co przed chwilą ojciec Bolesław powiedział, przebija się przez to wszystko właśnie ta tranquillita. Tranquillitas ordinis, znana u Benedykta ze względu na jego jeszcze wcześniejsze upodobania duchowe i tak dalej. Ta duchowość spokoju i pogody została podkreślona również wczoraj, w tym ostatnim orędziu i właściwie w testamencie naszego papieża. I dla mnie jest oczywistą sprawą. Taki pokój jest możliwy tylko, jeżeli pochodzi od Jezusa. Bo świat takiego pokoju nie ma i nie może go dać, bo go nie zna. Spełniają się tu słowa Ewangelii świętego Jana. Czyli, krótko mówiąc, jeśli ktoś wierzy Jezusowi tak, jakby go widział, to jakby trzeba opuścić. Wierzy Jezusowi, bo go widzi w swojej codziennej egzystencji, w swoim oddechu modlitwy, w każdym wydarzeniu, wierzy za tym wszystkim, co się dzieje, nawet za pewnym absurdem zła, które nas dotyka i dramatem śmierci, bo odchodzimy przecież z tej ziemi, stoi zawsze miłość Ojca ukazana nam w Jezusie, którego spotykamy codziennie przez mediację Ducha Świętego. Taki człowiek zaznaje rzeczywiście pokoju i w każdej sytuacji, nawet w starości, która może dotknąć, to tak się przebiło. Pamiętam, przecież sam byłem zaproszony, żeby relacjonować wizytę papieża do Libanu, bo w orędzie podstawowe tego przecież już starszego człowieka było: pokój mój wam daję, ale taki pokój, który przynosi radość. Ojcze Andrzeju, jeszcze jest jedna sprawa, czy jedno wydarzenie, w którym zanurzeni jesteśmy. Wszystko to dzieje się w roku wiary. I czy nie powinniśmy sobie zadać nie tylko pytania, ale trudu, żeby ten rok wiary był rzeczywiście poprzez to wydarzenie także wyjątkowym dla nas? I on się nawet stał przez sam fakt, że tak zaskoczył, że niejednemu człowiekowi w jakimś sensie zadrapał kategorie dotychczas takie nabyte, przyzwyczajone, że to wszystko instytucjonalnie się toczy według już utartych wzorców i modeli sprzed setek lat, że każda rzecz jest pod okiem Bożej opatrzności, która nas prowadzi i na każdą sytuację pokoleniową ma swoje rozwiązania, tak proste, a zarazem tak nowe w tym wszystkim. Więc wiara pojawia się poniekąd jako wyraz, proszę mnie dobrze zrozumieć, prowokacji ze strony Bożej opatrzności. To jest piękna prowokacja do wiary, która zaprasza każdego z nas, na jakimkolwiek by był poziomie nawet samoświadomości tej wiary, czy refleksji nad wiarą, żeby umiejętnie też rozróżnić sam wymiar kulturalny religii jako takiej od doktryny, rozróżnić to wszystko jeszcze od aktu osobistego zawierzenia, które papież Benedykt jeszcze wcześniej jako kardynał Ratzinger, jako profesor teologii umiejętnie i ciągle podkreślał jako akt powierzenia siebie komuś. Wierzenie jest zawierzeniem, które musi się wyrazić w powierzeniu własnej osoby komuś, kogo się nie widzi, ale kogo się kocha, bo zdołał tak jakoś dotrzeć do
innego widzenia, do takiej percepcji duchowej każdego z nas, że możemy mu odpowiedzieć, zrozumieć miłość, która dotarła, zaproszenie i odpowiedzieć takim prostym fiat maryjnym, czy prostym, zwyczajnym: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, niezależnie od wszystkiego, co się dzieje, tym bardziej wiesz, że Cię kocham. I wtedy to wierzenie staje się zawierzeniem przez powierzenie. Ojcze Andrzeju, Ojciec Święty chyba to bardzo pięknie podkreślił i w encyklikach Deus Caritas, i w następnych dokumentach, a także w adhortacji apostolskiej.